Ale są ludzie, którzy nie chcą pokojowego rozwoju. Są ludzie, którzy pokoju się boją. Oto oni, bankierzy z Wall Street. 60 bankierów USA zarobiło 57 miliardów dolarów na II wojnie światowej. Przyjrzyj się im dobrze, filantropom planu Marshalla, którzy obżerają się kosztem innych. Do Europy zniszczonej wojną zamiast masła posyłają armaty, ale armaty idą na dno morza. Zamiast mięsa przysyłają generałów w poszukiwaniu nowego mięsa armatniego. Nowej wojny im się zachciewa, by na niej robić brudne interesy. Już ubili targu z hitlerowcami. W zachodnich Niemczech sprzedają im zachodnią Europę. Jak ci Monachium. Krótką mają pamięć podżegacze. Kandydaci na zbrodniarzy wojennych knują nowy spisek. Znów roją hitlerowskie sny o panowaniu nad światem. Chcą nas zastraszyć nową, cudowną bronią. Posłuchaj, głosu Ameryki. Wyślemy nasze samoloty z ładunkiem bomb atomowych. Będziemy zabijać mężczyzn przy pracy, starców podczas modlitwy, dzieci w kolysce. Nie! Nie, nie będziecie zrzucać bomb atomowych na nasze miasta i wsie, na nasze piękne fabryki, na trud naszych rąk. Nie!